Dzień dobry Państwu. Oglądaliśmy dzisiaj z redaktorem Donardem. Oglądaliśmy sobie konwencję PO i proszę, co się dzieje. No właśnie, ponieważ jak pani Lubnauer powiedziała, PiS jej zza firanki gania, cały czas ją podgląda zza firanki i w ogóle wszędzie czyha za drzwiami. No redaktor Donard się przestraszył. No redaktorze Donard, powiedz coś. Nie, redaktor Donard został w ogóle spacyfikowany w tej chwili. No o, już mówi, jak się podobała konferencja PiS? No jak się podobał pan Schetyna? No jak się podobał? Powiedz do nas. No powiedz coś. Co myślisz o PO? Dlaczego nie chcesz nic mówić? No on macha ogonem, proszę państwa. O, widzicie, to myśli o PO. No dobra, już idź, nie bój się. Nie ma PiSu za okno. Dobra, już ucieka. Ops! Do nas sobie poszedł. Ale teraz tak poważnie, proszę państwa. Oglądałem tą konferencję. Tam był przedstawiony program PO, który się nazywa... Jak to było? 6 kroków do przyszłości, czy ku przyszłości. W skrócie te kroki można przedstawić tak. Krok pierwszy, rozwalić PiS. Krok drugi, rozwalić PiS. Krok trzeci, rozwalić PiS. Krok czwarty, rozwalić PiS. Krok piąty, rozwalić PiS. Krok szósty, rozwalić PiS. Jest jeszcze krok siódmy, o którym powiedziała pani Lubnauer, ponieważ pani Katarzyna Lubnauer powiedziała, że PiS czyha za każdymi drzwiami, PiS czyha za oknem, w ogóle puka w okno, zagląda zza firanek, w ogóle czyha PiS i zagląda. Jest taki lekarz, ja nie pamiętam jak on się nazywa, od psychę, z psychę coś ma w tym momencie i chyba byłby w tym momencie potrzebny. Ale tak prawdę mówiąc, to co mówił pan Schetyna, bardzo mi się podobało. Ponieważ pan Schetyna powtórzył cały program PiS-u, który PiS realizuje z dodatkami do każdego punktu. Był dodatek, że oni to będą realizować lepiej, bo PiS realizuje tylko i wyłącznie dla tych, co mają legitymacje partyjne. Więc na przykład edukacja dla wszystkich, wszyscy mają mieć równy dostęp do edukacji. Nie wiem, czy pan Schetyna zna konstytucję, o którą tak walczy, bo w konstytucji zdaje się jest to napisane. PiS rzeczywiście zreformował szkołę, dał te 300+, różne rzeczy tam robił. Wszyscy mają ten równy dostęp, ale pan Schetyna dodał, a nie tylko dla tych, którzy mają legitymacje partyjne PiS-u. Nie wiem, ile lat trzeba mieć, żeby wstąpić do partii. Mój syn, który ma lat 13, chodzi normalnie do szkoły i nie ma legitymacji PiS-u. Jego koledzy też, większość zresztą moich znajomych nie ma legitymacji PiS-u, także... Strasznie się zdziwiłem. Tak ten program wyglądał. Bezpłatna komunikacja dla uczniów. No w Warszawie jest ona już od roku, bezpłatna komunikacja dla uczniów i rzeczywiście to trochę radni PiS załatwili, chociaż to PO bierze na siebie. I w Warszawie mój Max jeździ za darmo od zeszłego roku, ma tą kartę miejską, jeździ za darmo wszystkimi środkami komunikacji. Oczywiście pan Schetyna powiedział coś bardzo fajnego, bo w transport publiczny za darmo. No bardzo pięknie i ładnie. To w Warszawie da się zrobić i w dużych miastach też, bo rzeczywiście jest tutaj transport publiczny, ale co zrobić z miejscowościami, o którymi na przykład moi znajomi już pisali na privie, gdzie nie ma transportu publicznego, bo PKS padł. Czy prywatny też będzie za darmo? No więc tego już pan Schetyna nie powiedział. Generalnie śmiać mi się strasznie chciało z tej konwencji i mam jedno proste pytanie. Gdzieście panowie byli przez 8 lat? Powtarzacie bzdury, jest to czysty populizm, jest to troszeczkę bez sensu to wszystko, proszę państwa. Wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą, co ja sobie myślę na ten temat. Ja to nie tak, żeby PiS-owi nagle tutaj się strasznie zrobiło miło, że go chwalą, więc ja wcale PiS-u nie chwalę, ponieważ po zmianie, moim zdaniem, może nie tyle po zmianie premiera, co po usunięciu z rządu niektórych ministrów PiS ma inną zupełnie twarz niż tą, którą miał w czasie wyborów i ja głosowałem na tą, którą miał w czasie wyborów. Ale z tej konferencji wynika jeszcze jedna rzecz i tu jest zdanie do tych, którzy mnie nienawidzą, tak zwanych byłych funkcjonariuszy MOSB, ZOMO i wszystkiego, co się da, zdekomunizowanych, zdezubekizowanych i tak dalej. Miałem dzisiaj taką bardzo ciekawą rozmowę, bo robiłem sobie różne zakupy dla redaktora Donalda, który bez jedzenia niestety nie chce pracować. No, nie chce pracować bez jedzenia. To jest coś strasznego. Chyba będę musiał jakiegoś ukraińskiego kota na jego miejsce przyjąć po prostu.
I znaczy nie ja, Magda, bo to Magda ma SWT TV oczywiście. Ja swojego Donalda nie wymienię. No, Magda nie wymieni swojego Donalda, jak widzicie Państwo. I rozmawiałem sobie, bo tam kody i takie różne jakieś koalicje dziwne rozdawały ulotki, wszyscy byli w koszulkach z napisem Konstytucja. Więc właśnie grzecznie zapytałem, na kogo ja właściwie mam głosować i co ja mam robić. No to usłyszałem natychmiast, że trzeba, bo trzeba pozbawić PiS władzy. A to jest Pana program? Tak, trzeba pozbawić PiS władzy. Dobrze, to ja mam pytanie. A czy jako samorząd zajmiecie się tymi kupami po psach, które tu wszędzie są? Pan się na mnie popatrzy i mówi, no proszę pana, są ważniejsze sprawy. Ja mówię, dobrze, jak pan wejdzie w tą kupę, to zobaczymy, czy to są ważniejsze sprawy, czy nie. Akurat w tej chwili, właśnie dla samorządu. No pan powiedział, że uznał mnie chyba jakiegoś prowokatora. W końcu się zapytałem, czy oni zajmą się w takim razie ustawą dezubekizacyjną. I pan powiedział, nie, gdzie tam? Jaką ustawą? Proszę pana, to przecież trzeba ukarać. Tak ja mówię, no, przepraszam, u was jest pan Mazguba, u was jest wielu generałów, koło byłych funkcjonariuszy MOSB się do was tutaj tego, chodzicie z nim na manifestację, a wszystko powiedział, nie, wie pan, nie, no to były pewne błędy, ale my tego już dalej nie będziemy. Nie, proszę państwa, nie ma sensu, nie, do tego nie będziemy wracać, to jest słuszne i to było. Ja mówię, cieszę się, że pan popiera PiS przynajmniej w jednej rzeczy. Nie, ja nie popieram PiSu. Jakże? Przecież to nie PiS wymyślił ustawę dezubekizacyjną, tylko PO w 2009 roku. No dobrze, ale PiS to zrealizował w sposób zresztą idiotyczny, co panu powiedziałam, co powiedziałam temu panu. I pan powiedział w tym momencie do mnie, że w domie, no dobra, niech się te środowiska nie myślą, że coś im się zmieni. Nam niepotrzebne takie środowiska i tacy prowokatorzy. Pięknie. Więc słuchajcie, koledzy moi byli, którzy nienawidzicie mnie i uważacie za zdrajca. Więc ja głosowałem na środowisko, które wiedziałem, że jest mi wrogie. I to powiedziałem na pierwszym swoim spotkaniu autorskim przy okazji spisku założycielskiego, które jest mi wrogie i będzie wrogie. I wiedziałem, co mnie czeka tego środowiska. Myślałem, że pewnych głupot nie zrobią, ale zrobili. PAL 6. Ja wiedziałem o tym. Ale wiedziałem również, że tylko to środowisko jest w stanie zatrzymać to bezchołowie, ten idiotyzm, to kopnięte i to niesamowite sprzedawanie Polski na lewo i prawo, jakim było PO, jakie robiło PO. A proszę wybaczyć, jako dla mnie, jako zawodowego oficera z 30-letnim stażem, Polska jest ważniejsza od jakiegoś Wrońskiego, który zdechnie jego ścierwo, by rozdziewią kruki i wrony. No nieważne, Wroński, wrona. No bardzo ładnie to wygląda. Mogę być pierdzielonym esbekiem zombie i coś. I coście powiedzieli? Że ja zdradziłem, bo śmiałem. Wyście głosowali na nich. I teraz proszę bardzo, jak oni wrócą do władzy, nie zobaczycie, a nie wasze emerytury, bo oni wam tego nie zrobią. I to wyraźnie ten pan z tego kodu z napisem Konstytucja powiedział. Bo dla nich, ja chcę przypomnieć, że ustawę dezubekizacyjną poza zgodną z Konstytucją, ze stwierdzeniem, że prawa nabyte nie są święte w naszym przypadku, to sędzia Rzepliński, czyli Trybunał Konstytucyjny PO o tym oszczędził. Powiedział. Więc po co chodzicie, gadacie bzdury? To jest troszeczkę bez sensu, panowie. Autentycznie bez sensu. Zastanówcie się. Po prostu chociaż raz pomyślcie, jak to wszystko wygląda. Pewne rzeczy się zmienią, pewnie nie zmienią. Nie wiem, o co chodzi. Ale wracając do tego wszystkiego, również z rozmowy z tym panem dowiedziałem się, że jedynym głównym programem jest obalenie PiSu. Bardzo ciekawe. Natomiast konkretne pytania żaden z nich nie potrafi odpowiedzieć. Cóż, takie jest życie. Wczoraj dałem KHT, miałem parę telefonów takich różnych i parę dziwnych takich rzeczy, między innymi zapewniający mnie, że się absolutnie mylę, to nie Sowieci to zrobili, jacy specjaliści do mnie mówili po prostu, to nie Sowieci i oni są w stanie to udowodnić. Samo to zdanie, które oni powiedzieli, że są w stanie to udowodnić, że to nie Sowieci, świadczy o tym, że to Sowieci, bo akurat znam background niektórych specjalistów, więc wiem, dlaczego tak działa. Czyli trafiłem w tuby rezonansowe jak trzeba, proszę państwa. Jest generalnie wesoło. Konferencja PO to jest, może konkurować z Jasiem Wasolą, Bedy Hillem, Monty Pythonem, czymkolwiek to takie tam były, te, gdzie tam było? Alan Bundy, raczej Monty Pythonem, bo gdzie było te wybory w tym? No, w każdym bądź razie już widzę absolutną ściemę wyborczą. Niestety widzę to we wszystkich partiach, czyli kupowanie tak zwanego suwerena, czyli gadanie temu głupiemu, bezcielesnemu i beztwarzowemu suwerenowi, żeby wrzucał do uren. Specjalnie mówię do uren, chociaż jeden pan stwierdził, że nie jestem ćwierć inteligentem i nie potrafię napisać zdania podrzędnie złożonego. Potrafię nawet, tak jak Tomasz Mann, kiedyś napisałem jeden rozdział nieopublikowanej książki, jeden rozdział jednym zdaniem, bo tak się chciałem pobawić w Tomasza Manna, którego osobiście nie lubię zresztą, ale
Tak to więcej wyglądało. Dobrze, proszę Państwa, to był post, tylko post, bo dzisiaj mi się nie chce pisać, bo siedzę i pracuję, mimo że sobota pracująca, jutro też będę pracował, mimo że niedziela pracująca, bo ja w ogóle generalnie pracuję i nic z tego nie mam. Wolę pracować, żeby nie myśleć, że nic nie mam, prawda? Najlepsze. I tak jak niedługo, to wszyscy, nikt z nas nic nie będzie miał, ponieważ solidaryzm społeczny wymaga, żebyśmy wszyscy mieli mało, czyli nic, po prostu. Jest jedna rzecz. Tutaj bardzo mi się nie podoba pewna młoda kobieta, nie będę jej wymieniał jej nazwiska. Napisała młoda dziewczyna, bardzo ładna zresztą, no bardzo ładna. No wiem, że to nie można tak oceniać kobiet, ona jest na pewno tak inteligentna, jak jest ładna i w to wierzę, że wstąpiła do PiS-u i spotkała straszny hejt. I to jest jakaś bzdura. Tak nie może być, proszę Państwa. Każdy ma prawo wyboru i wybiera. Z tą panią się bardzo miło rozmawiało i generalnie ona rozumie pewne rzeczy, bo ja też i ładnie mi odpowiedziała na pytanie, do którego PiS-u, do tego, który startował w wyborach, czy do tego, który ma twarz po obecnego premiera. Pani potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, co świadczy o tym, że naprawdę jej wybór był wyborem bardzo, jej wybor był wyborem przemyślanym. Ale niestety, uruchamia się od razu przemysł hejterski, bo wiadomo, ci panowie go tak potrafią walczyć. Napisałem też taki post na temat, właśnie z tym długim takim zdaniem, na temat hejterów i na temat TT, Twittera, ponieważ rzeczywiście uważam to miejsce dla wszystkich polityków, sfrustrowanych polityków i dziennikarzy wszystkich opcji, którzy mają problemy z napisaniem zdania większego niż zdania proste i hejtują. Poza tym jest też bardzo ciekawe, każdy z nich jest pod pseudonimem. Wszyscy są pod pseudonimami, a tam są znane nazwiska, pod pseudonimami. Nikt nie potrafi stanąć i prosto w twarz powiedzieć. Nie, boi się, bo to wszystko są tchórze, bez względu na to, czy pisał w Gazecie Polskiej, czy w Wyborczej, to jednak są ludzie, którzy się boją wystąpić i powiedzieć tak naprawdę, co myślą. Są dyspozycyjni i dopóki tak będzie, dopóty będziemy mieli taki partyjny cyrk, jakim są te wybory samorządowe. Nie wiem, czy pójdę na wybory, proszę Państwa. Nie wiem, jeszcze nie wiem, ale jeżeli pójdę, to powiem wprost, ja będę głosował na PiS. Wbrew wszystkiemu będę głosował na PiS, licząc na to, że rzeczywiście PiS coś zmieni, bo to jest jedyna szansa. Nie można dopuścić tych panów od prywatyzacji, od ustaw hazardowych, od ustaw o bezpieczeństwie lotnictwa robionych tylko i wyłącznie dla jednej firmy powstałej na terenach PGWR Legnicy i z ich podpuszczenia. Nie można tego robić. Nie można. Nie można pozwolić, żeby oni wrócili. Miejmy nadzieję, że PiS też się opanuje i zrozumie, że ludzie głosowali czasami na co innego i że w końcu wprowadzi tu jakąś prawdziwą gospodarkę rynkową, przestanie nazywać prywaciarzy bandytami, przestanie mówić głupoty i przestanie przede wszystkim nie będzie się... W końcu znajdzie się premier, który nie będzie mówił histerycznie, historycznie, filozoficznie, życzeniowo, tylko tak, jak jest naprawdę. Bo to ludziom potrzeba po prostu prawdy, nawet brutalnej. Notabene wczorajsza wypowiedź pana... Czy to wczoraj, czy przedwczoraj była odpowiedź na pytanie, że tam zakład zamknęli i tego pan się nie boi, pan się nie martwi, za otworzą nowy, świadczy o tym, że pan prezydent jest w ogóle nieprzygotowany do działań w tłumie, bo na tak nie można odpowiedzieć, nawet jeżeli to prawda, bo oczywiście w Dolnośląskim czy w tym regionie brakuje rąk do pracy i tam zawsze można znaleźć i tam rzeczywiście coś mogą nowego otworzyć i może coś się stać, ale nie można tak powiedzieć ludziom. To zupełnie przypomina niech pan zmieni pracę i weźmie kredyt. To jest mniej więcej to samo, czyli jak widzę, żyrandol działa i żyrandol chyba wpływa na umysły tych, którzy pod tym żyrandolem siedzą i go pilują. Dziękuję Państwu. To był post, żadne KHT, nic więcej, to był post, tylko pisać mi się tyle nie chce. A kto cię ubrał? I do widzenia. Aha. Ubrała mnie SWT TV Magdaleny Kośny. O, tu mam nawet, o proszę bardzo, o proszę bardzo. Będzie odwrotnie, bo to taki odwrotny jest. Do widzenia Państwu. Dzień dobry Państwu, witamy z redaktorem Donaldem. Donald, przywitaj Państwa. No przywitaj Państwa. To jest kot, proszę Państwa. To jest znowu post mówiony. O, widzicie? Widzicie, jak się wścieka? No i czegoś wścieka się. Powiedz coś Państwu. No powiedz teraz coś Państwu miłego. Ojejku. Dobra, muszę go puścić, bo to grozi śmiercią bądź kalectwem. No właśnie. No. Tak, Donald. Teraz Donald się patrzy na mnie podejrzewie. Proszę Państwa, krótki post, ponieważ nie chcę mi się pisać, bo się już dzisiaj napisałem. Dzisiaj zostanie opublikowany
rozdział pierwszy, Choluba 2. Cholub 2 nazywa się CIA Severny. Opublikowany będzie na stronie sprawa kryptonim cholub.pl. To jest rozdział pierwszy, on jest dość długi, rozdział, który zaczyna całą tą historię. Nie wiem, czy Państwu się spodoba. Ja oczywiście link dam na Facebooku, więc proszę o oceny. Nie wiem, kiedy będzie następny rozdział. Nie wiem, czy będzie następny rozdział. Nie wiem, jak to będzie. Jestem namawiany do czegoś, co jest dość trudne, ale właśnie z tym Cholubem 2. Nie wiem. Zobaczymy, proszę Państwa. Powinienem się zająć teraz nagrywaniem audiobooka, ale ja w końcu muszę, kurde, zacząć zarabiać jakieś pieniądze, muszę z czegoś żyć i ukrywać się i przestać ukrywać się przed tymi cholernymi komornikami. Widzicie, przyznaję się publicznie, że się ukrywam. No tak, tak się publicznie ukrywam i już, co, nic mi nie pomoże po prostu, ale trudno. Ktoś chce, abym przestał robić to wszystko i zrobi wszystko, żebym przestał robić to wszystko. Falszać. Natomiast tytuł brzmi pewna ciekawa koincydencja. Tak, ponieważ ja chciałem zrobić post w ogóle, to tak wspomina o tym Cholubie. Ja chciałem zrobić post, odpowiadając na pytania Państwa o Priwieczorskiego, Przywieczorskiego, chociaż również słyszałem taką wymowę nazwiska Priwieczorski i przez pewien czas tak ono również funkcjonowało. Warto by to sprawdzić, czy to jest ta sama osoba, czy nie. I w kontekście właśnie, i troszeczkę w kontekście Amber Gold, Fozu, innych rzeczy. Państwo mi się pytają, co się dzieje. Czym to, co się stało, dlaczego. Jest taka koincydencja właśnie związana z tym, bo akurat z tą ekstradycją skończyło mi się rozdział, a rozdział również porusza pewne sprawy, wiąże pewne sprawy, które mało kto wiąże. Zresztą przeczytacie Państwo. Oczywiście to nie ma nic wspólnego, to jest tylko przypadek, dlatego tak się trochę, dlatego dałem potem uśmieszek. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą ekstradycję, to widać wyraźnie, że w Stanach Zjednoczonych dużo się zmienia i coś się zmienia, ponieważ sytuacja Donalda Trumpa jest trochę podobna do sytuacji PiS-u. Oczywiście on jest w o wiele lepszej sytuacji od jakiejkolwiek partii w Polsce, dlatego że tam prezydent Stanów Zjednoczonych jest instytucją, która ma poparcie określonych sił rządzących, generalnie kompleksu militarno-zbrojeniowo-przemysłowego i bez tego nie byłby prezydentem, trochę większy niż jego jest Obama. Trump po prostu wraca do Ameryki z czasów, no nie chcę mówić zimnej wojny, ale na pewno z czasów przed 1989 roku. Wraca do pewnej jasnej, konkretnej, kapitalistycznej, wolnorynkowej Ameryki. Chce przynajmniej wrócić z bardzo prostą polityką zagraniczną. Oczywiście, że dąży do dominacji Stanów, do rzeczywistej dominacji Stanów Zjednoczonych na świecie. I to jest normalne. Takim był Reagan, proszę Państwa, i Trump po tylu latach jest kimś w rodzaju Reagana. No oczywiście nie można ich porównywać, bo czasy były inne, chociaż czy były inne? Nie. Nie wiem, były może rzeczywiście trochę inne ilościowo, bo jakościowo wydaje mi się, że staje się powoli podobnie dzięki właśnie Putinowi. Dzięki Putinowi, bo który wymusił na Amerykanach wybór Trumpa. Wymusił w cudzysłowie, to nie oznacza, że ingerował. Po prostu polityka Putina i restauracja Związku Radzieckiego, co widać wyraźnie, różne inne dziwne interesy, wtrącanie się w świat, wymusiły na Stanach Zjednoczonych i na grupach, które rzeczywiście sterują polityką Stanów Zjednoczonych, tym polityką ekonomiczną, do zmiany polityki i do znalezienia kogoś, kto daje gwarancję, iż Stany Zjednoczone na tym nie stracą. A takim jest Trump. Proszę Państwa, przeciwko Trumpowi jest taki sam przemysł nienawiści, jak przeciwko PiS-owi i to jest tak adekwatne. Mamy opozycję, tą, którą my nazywamy tutaj tą europejskimi lewakami, prawda? Ci tak zwani Europejczycy w cudzysłowie u nas, którzy atakują wszystko. No wczorajsze konwencje pokazały, że jedynym programem wyborczym jest program pod tytułem rozwalić PiS i żadnych innych konkretów. Byleby tylko rozwalić PiS, a potem no to wiadomo, nie wiadomo, znaczy wiadomo, że nie wiadomo co i tak was oszukamy na tej zasadzie. Tak to odbieram te wszystkie konwencje i to samo jest w Stanach Zjednoczonych.
Niedługo chyba znowu pojawią się jakieś podejrzenia, jakieś materiały, listy, chyba jeszcze z przedszkola, do którego Trump chodził. Ojcem sądzę, że oni są na to przygotowani. Dotyczy to również służb. Nie jest prawdą, proszę Państwa, że tam nie ma trzęsień ziemi, bo trzęsienia ziemi są tam również w służbach. Może nie tak spektakularne, ewidentne jak nasze. To nie są zmiany jakościowe z przejścia z ustroju do ustroju, ale również zmiany wewnątrz dość mocne. Taka była po Ejmsie na przykład. Taka była po zimnej wojnie i po tym, jak dorwali się dość miękcy, tak się mówi? Dobrze, prezydenci do czasów Reagana. I tak jest prawdopodobnie teraz, po tych 20 latach służb nastawionych na co innego, kiedy nagle wraca jednak szkoła Angletona i nie tylko szkoła Angletona. Mówienie na temat, że Rosjanie ingerowali w wybory, jest ogromnym nadużyciem, jest nieprawdą. Oczywiście usiłowali ingerować, to jest normalne. Tak jak Amerykanie będą usiłować w Rosji, to jest normalne. Na tym polega ta praca wywiadowcza, ale to nie znaczy, że im się coś udało. To nie znaczy, że aż na tak wysokim szczeblu. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich zawirowań, Amerykanie mają bardzo dobre służby kontrwywiadowcze, bardzo duże możliwości. I nawet jeśli kierunek rosyjski jest w chwilowej defensywie, to znaczy jest chwilowo na uboczu, to nie oznacza, że on nie istnieje, że oni nie potrafią działać, bo potrafią i potrafią się szybko przestroić. To są naprawdę dobre służby, dobrze wyposażone i Amerykanie mają jeszcze jedną cechę. To jest cecha w ich służbach, której nie mamy my. Amerykanie przede wszystkim, oni są kształceni, że dobro Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim jest podstawowe, to jest pierwsza cecha. A druga cecha, oni bardzo szybko potrafią zrozumieć swoje błędy i je naprawić. I potrafią słuchać każdego, bez względu na to, czy ten ktoś jest, ma funkcję i jest generałem, czy jest tylko zwykłym szeregowcem, ale jeśli ma rację i potrafią udowodnić, oni się dopasują. Ja mam na to przykłady z lat 90. I z kontaktów z Amerykanami, że potrafią po prostu słuchać. Niekoniecznie, nie zawsze. Oni narzucają swój punkt widzenia tylko wyłącznie tym, którzy pozwalają sobie bezkrytycznie narzucać, ale to nie oznacza, że ich cenią. To nie oznacza, że się z nimi liczą. To jest zupełnie inna różnica, ale nie o tym jest ten post. Także, proszę Państwa, efektem tego może być również wydanie Priwieczerskiego, bo niewątpliwie niektóre postacie musiały korzystać z ochrony służb. No jak wiadomo, służby werbują każdego, jak wiadomo jak było, ale widocznie coś się zmieniło. Okazało się, że nie jest to tak do końca, że ta gra staje się bardzo niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych i postanowili pozbyć się również tego. To świadczy również o tym, że wewnątrz CIA czy wewnątrz służb amerykańskich są jakieś przemiany. Dzieją się przemiany, w związku z czym niektóre źródła, tak zwane źródła, bo to nigdy najprawdopodobniej nie było źródło, do którego można mieć zaufanie i źródło, które było pierwszej klasy, jeśli było kiedykolwiek źródłem, oczywiście, ja tutaj nie wrzucam, tego nikt nie udowodni. Prawdopodobnie oni zweryfikowali, czy opłaca im się dalej tą operację robić. To niestety, takie to jest pragmatyzm. Pragmatyzm, a służby amerykańskie są bardzo pragmatyczne i bardzo dobrze, dlatego są wielkie, po prostu. Dlatego wygrywają w wielu przypadkach, tak jak i Rosjanie, którzy też są cholernie pragmatyczni, szczególnie w działalności operacyjnej i dlatego mają takie dobre służby. Warto, żebyśmy my zaczęli myśleć w ten sposób. Wróćmy na nasze podwórko. FOS. Nie wiem, czy przypadkiem pewna taka, nie mówię wrogość, tylko pewny powrót do kierunku Angletona nie oznacza również wzmocnienia u nas i jednak nie odejścia przez nas, znaczy prawdopodobnie sojusznicy też mogą chcieć, żebyśmy nie zwracali takiej mocnej uwagi już na ten tak zwany terroryzm arabski, bo szczerze mówiąc to my się na tym nie znamy, tak szczerze, nie mieliśmy tego u siebie, więc nie możemy z nimi konkurować, ale jednak trochę się zwrócili uwagę w kierunku Rosjan. Kto wie, czy to nie jest właśnie to. Ponieważ te wszystkie afery, ja je wiążę, tak jak w KHT powiązałem Amber Gold z aferą taśmową, tak samo wiążę z tym wszystkim FOS. Warto by je rozpatrzeć razem, bo to ilustruje, w jaki sposób, wykorzystując również naiwność Amerykanów, którzy tak naprawdę ten teren znali tylko z raportów operacyjnych robionych w dużym reżimie kontrwywiadowczym, bo jednak ten reżim kontrwywiadowczy w latach 80. był, oraz z Dostojewskiego, Lwa Tołstoja i Teatru Balszoi. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę słuchałem z podziwem i wywalałem gębę, otwierałem gębę w podziwie, słysząc, jak oni myślą o Rosjanach i pokazywałem, jak naprawdę wyglądają Rosjanie na bazarach. To byli zaskoczeni i oni wtedy otwierali usta z
przeraz podziwu, przerażenia i kręcili głowami. I być może nadszedł czas, żeby coś takiego było na powrót. Być może, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. W każdym razie dla nas ma to swoje implikacje, pod warunkiem, że pan Przywieczerski będzie mówił. Czy pan Przywieczerski będzie udawał niewinnego? Nie wiem. W jakiś dziwny sposób wyjechał z kraju. Wszystko to się coś zaczyna, coś się dzieje. Być może w tle są jakieś inne również informacje, które jak zwykle w Polsce są tajne. Dlatego ja cały czas mówię, żeby ujawnić aneks WSI, ujawnić te wszystkie dane zastrzeżone z lat 80., bo to już jest za późno, żeby to trzymać. I twierdzę, że mowa, iż my ujawniamy własne źródła, jest bzdurna, ponieważ przy zmianach jakościowych powinniśmy założyć, że te źródła i te wszystkie informacje są znane naszym przeciwnikom, więc żeby to zdyskontować, należy je ujawnić. Nie wiem, być może tak zrobimy, być może nie zrobimy, proszę Państwa. Nie potrafię powiedzieć. Ja trochę obawiam się tej ekstradycji, również z powodu, również ze względu na pana Priwieczerskiego. Teraz prawdopodobnie zrobię coś, nie zrobię, bo nie mam zapalniczki. A nie mam, mam. Teraz prawdopodobnie zrobię coś, za co mnie Facebook zablokuje, ale niech mnie blokuje. Będę miał tą przyjemność. Będę miał tą przyjemność, proszę Państwa. Panie Państwo, no, mam nadzieję, że widzicie mnie Państwo. I zobaczymy. I zobaczymy, jak, proszę Państwa, będzie się działo. Mam nadzieję, że pan, że sprawa zostanie wyjaśniona. Są entuzjastyczne słowa pana Ziobry i tak dalej. Mam nadzieję, że zrobi się coś. Coś się uda. Natomiast, proszę Państwa, jak będzie, to również zależy od nas. Czy my na to pozwolimy, czy my w końcu będziemy siedzieć cicho i nie przestaniemy się bać i będziemy się nadal bać mówić, ponieważ wielu ludzi wie i potrafiłoby coś powiedzieć, tylko się boi. Boi się o rodzinę, o pracę, o siebie. Z jednej strony to zrozumiałe, ale z drugiej strony to pozwala temu Herenfolkowi na pełne działanie. Poczekamy i poczekajmy jeszcze trochę. Zobaczymy, czy ta informacja zostanie zapomniana, czy nie zostanie zapomniana. Czy po chwilowej sensacji zniknie z łamów prasy, czy nie. Bo mogą nas czekać ciekawe czasy. Ktoś tutaj coś pisze. No właśnie. Tutaj wyzwania cały czas, a ja nie chcę, żeby wyzwaniał. Pewnie jakiś komórnik, albo znowu jakiś... Trudno. Udało mi się dać tabletkę Donaldowi. Nie będę go teraz pokazywał. Zobaczymy, co dalej. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Wrócili z wakacji niektórzy dziennikarze znani z różnych dziwnych ataków. Niech ci dziennikarze się nie martwią. Ja już nie mam dużo czasu i za parę razy lignąć. Nie martwię się. No dobrze, zaraz się wyłączę, ktoś mnie wyraźnie obserwuje i cały czas dzwoni. Zobaczymy, kto to jest. Dobrze. Dziś jest niedziela, w niedzielę nie można przeszkadzać, nawet firmy windykacyjne nie mają prawa przeszkadzać. Dziękuję Państwu, do widzenia i do zobaczenia. Raz jeszcze dobry wieczór, witam tym razem w mojej kuchni w sposób taki trochę ad hoc, dlatego że strasznie się wkurzyłem, dałem to wyraz w ostatnim poście, ale w końcu muszę to powiedzieć, proszę Państwa. Nieuleczalna rusofilia, to jest coś przerażającego. Dałem w KHT taką hipotezę, iż to Rosjanie odpowiadają za Amber Gold, tak i za aferę taśmową. No i zaczęło się. Teraz jeszcze FOS do tego doszedł. Też zaczęło się, jak ja mogę w ogóle oskarżać Rosjan. Ja jestem głupi, ja się nie znam, wszyscy się zdają, bo przecież to Amerykanie i tak dalej. Abstrahuję od tego, że ci, co tak piszą i nazywają się fachowcami, to w życiu nie pracowali w żadnej służbie. Proszę Państwa, jeszcze je to dotyczy zarówno dziennikarzy, jak i różnych doktorów policyjnych, fachowców i wszelkiego rodzaju domorosłych czcicieli internetu, którzy w życiu nie wyszli zza biurka, czy zza stołu, czy sprzed ekranu, nie zwerbowali nikogo, nie siedzieli na PZ-cie, nie wiedzą, co to znaczą podsłuchy doraźne, nie obserwowali, nie robili, nie szpiegowali po prostu. Niewielu jest takich ludzi ujawnionych, którzy ujawnili się, którzy to robili. Niewielu jest takich i oni mogą być po przeciwnej stronie, ale z ich zdaniem się liczę, niestety, albo na szczęście, to zdanie nie pada z ich ust, z ich strony, bo chyba dobrze wiedzą, o czym ja tak naprawdę myślę. Proszę Państwa, w takim rozumieniu jest podstawowy błąd. Zacznijmy od FOZ-u, który zaczął się dość wcześnie. Jeśli byśmy
uznali, że ze wszystkiemu są winni Amerykanie, co się dzieje w Polsce po 89 roku, a tak zmierza do tego wszystkiego, a tak zmierzają te komentarze, to by oznaczało, że Amerykanie zwerbowali całe KC, Komitet Centralny PZPR, większość działaczy, całe MSW i w dodatku jeszcze do tego dołożyli sobie całe wojsko. I to za PRL-u, co by też oznaczało z kolei, że to Amerykanie rządzili PRL-em, Amerykanie wprowadzili stan wojenny i Amerykanie doprowadzili sami do okrągłego stołu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest totalna bzdura. Wszystkie te afery wiążą się z tym, co się z efektami właśnie Jałty 2, czyli okrągłego stołu i trzeba je rozpatrywać razem. A więc od FOZ-u, poprzez Amber Gold, aferę taśmową, co tam jeszcze było, aferę hazardową, różnego rodzaju inne rzeczy. Proszę popatrzeć, jakie środowiska są w to zamieszane i pośledzić trochę do środowiska. To nie oznacza, że jak ktoś mówi, kocham Amerykę, jedzie do Ameryki, to jest ten. To jest od razu ich sługusem. To nie o to chodzi, czy ich źródłem, bo tak oni mniej więcej mówią w tym momencie. To wcale nie o to chodzi, proszę Państwa. Jest to wkurzające, więc ja osobiście poprosiłem, żeby ci fachowcy jednak nie pisali u mnie, niech mnie zablokują, niech mnie nazywają idiotą, niech mnie nie wkurzają, bo zaczynam kląć po prostu, bo mnie już to zaczyna po prostu wszystko wkurzać. Jeśli dochodzimy do FOZ-u, to dojdźmy jeszcze do pieniędzy PZPR. To wróćmy do świętej pamięci śmierci, dziwnej śmierci Sekuły, ja już nie mówię o panu Falcmanie i o reszcie. To rozważmy. To rozważmy wszystko razem i to nam wyjdzie po prostu wiele wspólnych rzeczy. Cały czas uważam, że jest to wszystko połączone, że teraz po 30 latach od 1989 roku, zarówno w Stanach Zjednoczonych, 30 lat po Reaganie, w Stanach Zjednoczonych za pomocą Trumpa ma dojść do jakiegoś przewartościowania, do powrotu do czegoś, co było przedtem, nie wiem jak to będzie, tak samo u nas. Też czuję po prostu, czuję, nie mam dowodów, że dochodzi do jakiegoś przesilenia, przewartościowania. Nie wiem, jak to się skończy. Może skończy się wojną międzynarodową, wojną gorącą, prawdziwą, a nie jakimiś wymyślonymi, hybrydowymi idiotyzmami, które mają uzasadniać ilość generałów za biurkiem i brak żołnierzy. Bo to wszystko jest dla mnie proste i to spłaszczam po prostu, dlatego że to jest proste, bo jak zaczniemy komplikować, to przegramy to wszystko. Może nie do wojny międzynarodowej, która jest mało prawdopodobna wojna, gorąca wojna międzynarodowa, taka prawdziwa, jest to mało prawdopodobne, ale do bardziej prawdopodobnej, prawdziwej wojny wewnętrznej, która coś tam może wytworzyć. I to też nie wojny propagandowej, nie jakiejś idiotycznej wojny agentów wpływu, każdy gada tym terminem, nie wiedząc w ogóle, co to jest, tak modne, agent wpływu. Dzisiaj też usłyszałem od jednego pana posła z PO, kiedyś SLD, kiedyś co innego, że dowodem na to, iż afera taśmowa jest stworzona przez Rosjan dla PiS-u, że więc PiS jest prorosyjski, to że PiS się odwdzięcza temu całemu, jak on się nazywał, ten facet, ten bohater, ten Falenta, o tym panu Falencie, dostawami węgla z Rosji, z Donbasu, z Rosji, tylko że akurat o tych dostawach negocjował i podpisywał kto inny, a PiS to zastał i nie potrafi się temu przeciwdziałać, bo nie chce po prostu, bo nie wiem, bo nie umie, bo też mu się pewnie mylą w PiS-ie Donbas z Ukrainą. Nie chcę teraz odchodzić, ale jeżeli to jest taki dowód, to ja dziękuję. To ja naprawdę dziękuję zdolności operacyjnej. Każdy się w Polsce zna na służbach. Chcę jeszcze powiedzieć jedno, kto podpisał zobowiązanie o współpracy ze służbami, nie oznacza, że jest fachowcem od tych służb i fachowcem od pracy operacyjnej, wręcz odwrotnie, proszę Państwa, źródła traktuje się bardzo źle. Nawet jeżeli są dziennikarzami, tym gorzej się je traktuje, po prostu ich się nie mówi, im się wszystkiego i wpuszcza się w kanał i w maliny, co widać zresztą po dziennikarzach z prawej i z lewej strony od razu, proszę Państwa. I wiem, że narażam się mówiąc to, ale im wszystkim, ale mam ich po prostu gdzieś i mam gdzieś już tej rusofilii, ja tego nie rozumiem. Nie można w Polsce powiedzieć coś złego o ruskich. Nie można powiedzieć, nie można dlatego, że od razu objawia się hejt, jak tak można? To jest jakaś to jest dosłownie nieuleczalne w Polsce. Jak można w ogóle? Jak można w ogóle być miłośnikiem kraju, który przez większość swojej historii nas podbijał, nas męczył, mordował, tak samo jak Niemcy? To trzeba zrozumieć. Nie chodzi o to, żeby być wrogiem, ale bez przesady. Tej przyjaźni z Rosją nigdy nie było i nigdy nie będzie, bądźmy szczerzy, proszę Państwa. Teraz
to nad używanie tych Amerykanów, tak, to Amerykanie, proszę Państwa, Amerykanie jak tu przyszli w roku 90, ja pamiętam na pierwszym szkoleniu w roku 90 w listopadzie, na co są dowody, mam to wszystko, byłem, to oni przede wszystkim uczyli się od nas, bo oni naprawdę znali Rosjan z raportów operacyjnych z krajów o dobrym reżimie, o bardzo dobrym reżimie kontrwywiadowczym i z określonych kręgów, z określonych rzeczy, na podstawie literatury, sztuki, to wszystko. Nikita Michałkow, prawda, Bondarczuk, to dla nich byli Wysocki, to dla nich byli Rosjanie. Ale natomiast jak pojechałem z nimi do Bartoszyc na targ, czy jak pojechałem na ten słynny Bazar Europa w Warszawie, jak zobaczyli, co to są Rosjanie, to byli przerażeni, proszę Państwa, jedni i drudzy. I Amerykanie, i Anglicy, Francuzi, oni nie wiedzieli dokładnie, jak to wygląda naprawdę i co to jest Rosja. I zaczęli się trochę słuchać nas na początku, to myśmy wiedzieli. No myśmy wiedzieli. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie te afery są do rozpatrywania razem i mam nadzieję, że ktoś pomyśli. Nie wiem, być może w tym przesileniu coś się stworzy, może rzeczywiście to, co ja mówiłem, że ruin się nie maluje, ruiny się po prostu, jakby to Państwu powiedzieć, ruiny trzeba zburzyć i zbudować coś nowego, może to temu wszystkiemu służy. Może rzeczywiście do czegoś dojdzie. Mam nadzieję, że PiS będzie miał odwagę powiedzieć wszystko, nawet jeśli część tego brudu spada na nich i dotyczy ich samych. Mam nadzieję, bo jeśli chcemy to wszystko wyjaśnić, to musimy pójść na całość, proszę Państwa. Ja siebie nie oszczędzałem w swoich własnych, ujawniając się, więc chciałbym, żeby PiS zrobił to samo. Właśnie. Zobaczę, co to jest takie. Pani Pochankę, co tutaj mam? U nas tyle węgla, one sprowadzają śmieci, nazywają to węgla. Andrzej Zubek, tak, ale to jest sprawa inna zupełnie. PiS po prostu się nie orientuje w pewnych rzeczach, on jest przekonany, że pomaga w ten sposób Ukrainie, ktoś mu wrzuca pewne, moim zdaniem, pewne historie. Ale to nie jest dowód na to, że aferę taśmową, że PiS jest partią rosyjską, bo to jest narracja od wczoraj. Odkąd pan Schetyna powiedział, że PiS chodzi w mundurze Putina. To zaczyna, to dzisiaj powtarzają już to wszyscy. To jest zupełnie tak, jak przed każdym POP przychodziły, po angielsku się nazywa provisions, zalecenia Komitetu Centralnego z dodatkowymi hasłami pierwszomajowymi na 22 lipca i na inne. Ci, którzy byli w partii, ja się teraz nie przyznają, a większość była, dobrze o tym wiem. I jeśli to pamiętają, jakie to były, jaki to był cyrk, jakie te hasła były. I teraz jest, widzę, tak samo. PO robi to samo i już. Też jest, zauważyłem jedną rzecz, bo jednych nazywa się, bo w tej chwili razem po wczorajszej konwencji, bo coraz częściej pojawia się sekta PiS dla sekty PiS i tak dalej. Ja też w tej sekcie z tego wynika jestem, chociaż w żadnej sekcie w życiu nie byłem i nie będę. W odróżnieniu od, przeciwstawia się to słowo sekta, które ma pejoratywny u nas wydźwięk, słowo partia, ale partia to oczywiście PO, Nowoczesna, to śmieszne, ten śmieszny twór razem tych wszystkich kawiorowych komunistów, którzy z Maybachów myślą o tym, jak zastanawiają się nad losem biednych ludzi. To jest przerażające, to jest śmieszne dosłownie, to przypomina mi lata, przypomina mi niektóre nowelki Sienkiewicza. No, przykro mi, tak to jest. Ale jeszcze raz proszę, proszę Państwa, żebyście się zastanawiali nad tym, co piszecie wielokrotnie, ci, szczególnie ci wszyscy fachowcy tak zwani. Ja nie wiem, ktoś, to jest przerażające dosłownie, bo obwinianie Amerykanów o wszystko jest bzdurą. Ja nie rozumiem, czemu to ma służyć. Co ma nam służyć? Zrywamy z Ameryką, bierzemy i wchodzimy i będziemy nadal kokietować, gdzie będziemy się bratać teraz znowu z Rosją, to już było, proszę Państwa, i tego bratania z Rosją nie ma. No co, mamy pisać cyrylicę? To ja pierwszy zejdę do podziemia i będę ich walił. No. Po prostu. Tym razem tak zrobię. No więc prosiłbym jednak, żebyście tych wszystkich fachowców, którzy teraz mnie słuchają, żebyście się wstrzymali z tymi idiotycznymi rusofilskimi komentarzami, bo mnie trafia szlak i zaczynam kląć. I zaczynam kląć, proszę Państwa. Dobrze. Tyle tego postu. Może to opublikuję na YouTubie, te wszystkie posty. Niech tamci też zobaczą, ci z YouTuba, którzy nie są tutaj. Co tu mamy? Panie Piotrze, PiS nie ma ludzi. Niech pan się zapisze. Alan Bakes. Panie Alanie, dla PiSu to ja jestem pierdzielonym esbekiem zombie, śmierdzącym bandytą esbeckim z ustawy dezubekizacyjnej, więc nie mam zamiaru się gdzie zapisywać. Po prostu. Więc dajmy sobie święty spokój. Mówię to po prostu z innego powodu. Wczoraj wyjaśniałem dokładnie, dlaczego tak robię i swoją motywację już wielokrotnie, więc niech będzie jak będzie.
Proszę Państwa, przypominam, opublikowałem pierwszy rozdział drugiej części Holuba, która ta część się będzie nazywała CIA Siewiernej. I prosiłbym o recenzję. Ja przypomnę jeszcze raz ten link na swoim poście na FB. Przypomnę jeszcze raz ten link. To jest na stronie www.svttvholub.pl, pisany razem, oczywiście bez tej kropki, jak ktoś pisze adresy internetowe. Także dziękuję Państwu, dobranoc. KHT być może będzie we wtorek, jak dożyję, jak przeżyję, jak będę miał co zapalić, to zrobię KHT. Dziękuję Państwu, no i dobranoc. Proszę wybaczyć wkurzenie, ale już mam dość tej nieuleczalnej rusofilii Polaków. Ja zupełnie nie rozumiem. A najgorsze jest to, że to często przychodzi z prawej strony. To jest przerażające dosłownie. Znaczy z prawej, bądź takiej, która się uważa za tych, którzy zwalczyli z komuną. Czy oni są w PO, czy oni są w PiS-ie, czy oni są w jakichkolwiek innych narodowych organizacjach. Jest tego pełno. Rusofilia pierwsza klasa. Nie wiem, jak to leczyć. No nie wiem, może elektrowstrząsami w końcu. No. Bo chyba czymś można wyleczyć. Chodźmy, weźmiemy jeszcze rano, był przed południem był redaktor Donald, teraz bierzemy redaktor Kizie zaspaną. O, proszę, cześć redaktor Kizia. Niektórzy mówią, żebym tych kotków nie pokazywał, bo to wstrętne. Cześć Kizia, jesteś wstrętna gdzieś? No, już. Dobranoc Państwu, do zobaczenia.